Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Snow 1 2012. Nagrywam z rana, gdy moja mama posłała po zakupy, więc no, mam nadzieję, że wyrobię się z tym odcinkiem. W kwalifikacjach zająłem drugie miejsce, więc naprawdę dobrze mi posłał, jeśli chodzi o kwalifikacje. Z kolei komunikować startuje trzeci, więc obydwoje naprawdę mamy bardzo dobre pozycje. Jedynie Fernando Rosso jest przed nami, no ale zobaczymy. Myślę, że spokojnie uda mi się wyprzedzić Fernando, no i jest tutaj ogromna szansa na kolejne zwycięstwo. Mam tylko nadzieję, że chyba się uda się to zdanie w dobre miejsce. Choć to różnie może z nim być, no ale mam nadzieję, że porazi. Bo mamy naprawdę szansę na bardzo dobre wyniki po raz kolejny. Naprawdę fajnie nam się stawka ułożyła. Wydało mi się naprawdę sobie zadowolić. Nie wiem, co najbardziej tak wyjść. Jest proszę bardzo, na wstępie Fernando Rosso będzie wyprzedzony. Tak? Tak jest. Bardzo dobrze. No, więc Zakoba się chyba utrzyma, mam nadzieję, że to jest miejsce. Mam nadzieję, że bije z Red Bullem, ale wydaje mi się, że Zakoba to jeszcze miejsce będzie jak najbardziej utrzymane. A, Zakoba się utrzymał, to jeszcze miejsce bardzo dobrze. No to w takim razie teraz do nas należy utrzymanie tego pierwszego miejsca. On teraz właściwie odwróciła się sytuacja z Bahrajnu. Gdy Kobayashi walczył z Fernando Alonso, teraz my z kolei będziemy z Fernando Alonso walczyć. No ale myślę, że będziemy w stanie to miejsce utrzymać. Jeszcze tak to wie, być może Kobayashi nawet oddam to pierwsze miejsce. Bo tutaj Fernando Alonso myślę, że się będzie pchał. No ale Kobayashi może zaatakować, szczerze mówiąc, ja myślę, że nie będę chciał jakoś Kobayashi blokować. Takie możliwe, że być może Kobayashi mu dam wygrać ten wyścig. No bo ostatnio ja byłam przed nim dwa razy. Nie, za teraz ewentualnie on by mógł być przede mną. Dobra, już tak Fernando Alonso będzie atakował. Ale jest tak łatwo nie da. No, zdecydowanie Fernando Alonso został oficjalnie chyba naszym rywalem, biorąc pod uwagę to zabez... No nie. Dlaczego ja muszę użyć powtórki na wstępie? Bądź co, testowanie Fernando Alonso został naszym rywalem, biorąc pod uwagę to, że bez przerwy w każdym wyścigu z nim rywalizujemy. To jest któryś wyścig z rzędu, gdy rywalizujemy właśnie z nim. No tam komuś kobieci będzie musiał uważać na Felipe Massę. Chociaż teraz widzę, trochę udało się kobieci Massie odjechać. Ja nie jestem w stanie odjechać Fernando Alonso tutaj. Dzielimy równy dystans między Hispanem i też Kamui Kobayashi jest bardzo blisko. No, tutaj myślę, że zdecydowanie będzie walka o to pierwsze miejsce. Już widzę, że na stacie Kobayashi odjechał dosyć sporo Felipe Massie, więc... Myślę, że Kamui Kobayashi jest bezpiecznym z ewentualnymi atakami ze strony Brazylijczyka, no i to z reszty stawki. Przynajmniej na razie bezpieczne. Ale Fernando Alonso, proszę Państwa! Wow! No to ładnie to teraz zrobił. No mam nadzieję, że jeszcze uda mi się tą pozycję odzyskać. Kurde. No tego się naprawdę nie spodziewałem. Dobra. Tutaj myślę... Jest szansa dla mnie... No nie, nie... Jak ja tego zakrętu nienawidzę. No super, już drugi raz w tym miejscu uzyskałem powtórki. Dobra. Tak to zrobię, jestem bardzo blisko, więc myślę, że uda się go wyprzedzić. Ktoś w ogóle zauważam odpad, ciekawe kto. Kurde, co zbyt masa, biorąc pod uwagę to, co wybierasz czwarty. Ale dobra, udało się wyprzedzić. Fernando Alonso. No, teraz naprawdę było ostro, ale... Pozycja ostatecznie obroniona. No i proszę bardzo, udało się też trochę Hispana zostawić. Teraz proszę bardzo, z kolei Kamui jest blisko Fernando Alonso. No jeśli nie pozwolę Fernando Alonso siebie zlizyć, no to jest szansa dla Kobayashiego, że uda mu się go wyprzedzić. No ale teraz trochę Hispana stawiał z tyłu. No a Kamui Kobayashi ma szansę na wykorzystanie tego. Ej, tylko tutaj się Fernando Alonso zlizy do mnie.
Ale Fernando Alonso nie będzie miał DRS-u. Ale Kamil Kobasiuk będzie miał DRS, więc to jest szansa dla niego, żeby wyprzedzić Fernando Alonso. I myślę, że chyba mu się to uda. Tak jest, proszę Państwa, Kamil Kobasiuk jest drugi. Bardzo ładnie. Pięknie wykorzystana sytuacja. No, tylko teraz pytanie to z nami, bo ja myślę, że Kamil Kobasiuk ma również szansę z nami tutaj powalczyć. I powiem tak szczerze, nie zamierzam mu przeskakać, naprawdę, jeśli będzie taka sytuacja, że Kamui Kobasi będzie naprawdę sypsy od nas, to sobie mówię, zamierzam mu oddać to pierwsze miejsce, a nie z nim walczyć, bo jestem przypadkiem doprowadzę do tego, że on straci dosyć sporo, a tego bym nie chciała. Jak Kamui Kobasi nie mógłby wygrać nowy wyścig, to się nic nie stanie, no. Ostatnio to ja wygrywałam, teraz on by mógł wygrać, no jest taki bot musiałam oczywiście popełnić. To jest oczywiście miód dla Kobasiego, który się teraz bardzo zbliżył. No i powiem tak szczerze, ja z nim tutaj jakoś bardzo rywalizować chyba nie będę. Oczywiście postaram się z nim trochę powalczyć, no ale nie będę również go blokować, bo to też nie chcę po pierwsze zaryzykować, co straci, a po drugie no nie chcę mu to spadkowo to z wyścigu zepsuć, bo to też może być tak, że mu wyścig zepsuje. Jak, no ale to sobie zepsułam pod tym manewrem, bo miałam tą przewagę, teraz kolejny jest bardzo blisko i to wykorzysta Kobasi, no ale... No Kobasi tutaj poluje na jak najlepsze pozycje. Dopiero co był trzeci. Jest, to Fernando Alonso. Ale dobra, tutaj będziemy mieli sądzać odgryźć Kobasiem. Kobasi, kurde, reszta bolidów jest teraz strasznie blisko. Zbliżył Fernando Alonso wraz z Weberem. Dobra, spróbujmy tutaj, tylko ostrożnie. Jest pierwsze miejsce, ale jest, Kobasi tutaj będzie atakował. No ale ostatecznie udało się na pierwszej pozycji obronić. Ostatnio wieczorem spytałem was na społeczności, który fanbase gier jest waszym zdaniem najbardziej toksyczny jako opcję do głosowania dałem za ciasto panu Ravi Strands. No tych to się zdecydowanie nie da przebić, ale mimo wszystko dałem jakieś jeszcze inne opcje. Dałem fanów The Last of Us 2, dałem fanów GTA 4 i dałem fanów Red Dead 2. I teraz takie pytanie, dlaczego uważam, że fani Red Dead są toksyczni i tak samo fani GTA 4 potrafią być toksyczni? Dlaczego tak uważam? Dlatego, ponieważ z mojego punktu widzenia już miałem trochę do czynienia z takimi ludźmi, którzy nie byli w stanie przyjąć do wiadomości tego, że ktoś może mieć na temat tych gier gorsze zdanie. Kurde, Fernando Alonso, nie! Co zrobiłam? Brawo, nie dość, że Fernando Alonso to jest Kobasiek, w taki sposób załatwiłam. Ech, naprawdę nie mogę z tymi powtórkami przeginać. No wiem. Kurde, już mi tylko jedna powtórka zostaje. Jest ta sama strategia co w Monaco, ale mam nadzieję, że już gubę powtórki nie stracę. Dobra, spróbujmy. Chyba będę musiał oddać pozycję. A nie, dobra, tak nie muszę, okej. Jak tak nie muszę. Niestety wydaje mi się, że Kobasi może stracić w boksach na rzecz Fernando Alonso. Odwrócić się wtedy sytuacja z Hiszpanii. Okej, no tutaj piątka zawodników jest w czołówce. Reszta jest tu z tyłu. Okej, Massa jest chyba piąty. Oj, ale teraz wydaje mi się, że Fernando Alonso może mieć szansę na to, żeby się odgryźć Felipe, tacy komu jemu Kobasiemu. Bo jest strasznie blisko. No ale Kamui Kobasi też jest blisko. Bo tutaj naprawdę jest ciekawa walka o to pierwsze miejsce. Ale właśnie, no ja osobiście uważam, że fani GTA 4 oraz Red Dead są toksyczni, dlatego ponieważ ciężko im przyjąć do wiadomości, że pewne rzeczy w ich kochanych grach mogą się ludziom nie podobać. Ja się już spotykałem z takimi opiniami ze strony fanów Red Deada, że jestem dzieckiem, że jestem niedojrzała, że jestem głupia, dlatego bo śmiałam skrytykować albo Red Deada, albo GTA 4. Oni to w ogóle uważają, że te gry są nie wiadomo jak dojrzałe i to są ogólnie najlepsze gry na świecie i że jeszcze...
Te gry to wiele uczą. Ja osobiście nie widzę tego, żeby te gry cokolwiek uczyły. Nie mają jakichś zjawiskowych lekcji te gry. I osobiście to, co mnie wkurza, zarówno w GTA 4, jak i w Red Dead, to jest zachowanie głównych bohaterów. Denerwuje mnie to, że Arthur jest simpem wobec Mary. Mimo tego, że Mary go wyzywa, mimo tego, że Mary go wykorzystuje, to on tak na niej shipuje. No i tak samo John. John jest wykorzystywany przez Abigail, która jest bez przerwy dla niego wredna, która dosłownie tak tego jak śmiecia. No i kogoś ma to prawo denerwować. I tacy fani Reddita będą takiej osobie mówić, ta osoba jest głupia, ta osoba jest niedozała, bo ta osoba nie lubi Abigail. No to jest kurwa załosne. W ogóle dla fanów Co ja najlepszego wyrabiam w tym wyścigu? Dobra, nie, już zaraz naprawdę, już koniec zabawy. Już zaraz naprawdę muszę uważać, już nie mam powtórek w ogóle. Zaraz sobie ten wyścig zniszczę. Oj, wydaje mi się, że tutaj już... Nie, dobra, nie. No Kobasi, dlaczego musi tak wolno jechać? Nie! Ach, kurde, nie! Ferrando Alonso! Ale teraz naprawdę błąd popełniłam. Dobra, mamy to drugie miejsce. Jedyna szansa na to, że możemy powalczyć z Kobasim. Bo mamy tą... Mamy mniej niż sekundę straty do niego, ale wydaje mi się, że to jest chyba koniec walki z nim. Jest to teoretycznie jest szansa. Ale teraz naprawdę błąd popełniłam. I wydaje mi się, że... Już Kamil Kobasi chyba was nie będzie pierwszy. Ale dobra, mówiłam za Wrajcego, oddam tą pozycję mu. Że pozwolę mu Wrajcego wygrać wyścig. Grudzę by Zauber znowu po raz kolejny wygrał. I tym razem faktycznie może to być Kobasi. Będziemy się z kolei mogli zająć Weberem. Tylko już sobie nie mogę pozwalać na takie zasy z drugiej strony. Weber nie! No właśnie, takie rzeczy sobie nie mogę pozwalać, kurde. O. Mogę karę dostać z Koba za to. No nie! Nie! Are you fucking kidding me, Dosanka? Nie. Pierdolony, zjebany Weber, jak ja go nienawidzę. No dobrze, no to będzie tak, w takim razie pierwszy raz, gdy... składę wyścig z karą. Co ja mam szansę utrzymać drugie miejsce? Co zawątpię. Będę musiał bolidy rozwalać, żebym miał szansę. Teoretycznie jest to możliwe, ale to naprawdę musiałby być spory odstęp między bolidami. Może przynajmniej to trzecie miejsce uda się zgarnąć, no ale już o dublecie możemy zapomnieć. No wszystko przez zjebanego Webera, jak go nienawidzę, nie? Ale mam teraz ochotę się mu odgryźć. I w sumie jest teoretycznie szansa na to, żeby mu się odgryźć. Jedziemy teraz do boksu. I później teraz się na nich zemszczę. Zresztą widzę, że w Kanadzie niestety nie mam aż takiego dobrego tempa, jakiego miałem w Monaco. W Monaco to odzyskiwałem nad nimi, a tutaj... Tutaj niestety nie jestem w stanie powiększyć straty. Jeśli chodzi o nich. No dobra, no wyjedziemy to na drugim miejscu, ale dalej mam tą karę, no kurde, teraz sobie wyścig zepsułam. Jest, kurde, jeden bolid nie będzie zjeżdżał do boksu. Zart wyjdzie sobie ze mnie. Oj kurde, patrzcie, wyjechaliśmy z tylko mój Kobasim, ale kurde, nie będę z Kobasim walczyć o to pierwsze miejsce, bo to nie ma sensu. Baton nie zjeżdżał, bo dobra, wiecie co? Najwyższa zapora. Się kurde zabawić. A to jeszcze nie zjeżdżał. Dobra, tylko co bym już więcej kar nie dostała za takie akcje. Kurde, nie tak ci to chciałam zrobić. A to nie zjeżdżał jeszcze, nie? Powiedz, że nie zjeżdżał. Are you fucking kidding? On zjeżdżał już. Po prostu stracił Kobasi na to zapatu. No nie. Less than a
przeciwko Baton, durwę cię. Nie, Baton, ucieka. Baton, no nie. Jest, kuźwa, Kobasi. No ja pierdzielę. Baton, ty gnoju. Trzeba było od razu wcześniej zrestartować wyścig. Tylko teraz to ja pewnie nie zdążę z tego nagrać. No co, Perez, Semaso, wypsadził Kobasiego. A wiecie co? Ferrari. Moje drogie Ferrari, sorry, ale... Jak będziecie mieli chyba jeden wyścig gorszy, to się chyba nic nie stanie, co? Jestem teraz zła. Kurde, nie, nie! Masa, ty... Ja mam inny pomysł, jak to rozegramy. Co widział z Kobasi? Nie, no co ty robisz z Kobasi? Teraz słuchajcie, nie, trzeba pomóc Kobasiemu. Musimy wrócić do porządku rzeczy. Nawet kostem teraz Ferrari. Kuźwa, teraz Ferrari losu z kolei, no ja pierdzielę. Fetel, ty gnoju! Nie no, restartujemy wyścig, ja pierdolę. Nie no, wkurzyłem się, tylko z zjebanego Webera. Ja mu tam nic nie zrobiłem, ale oczywiście, dadzą mi karę jak najbardziej. Co zjeby. No super, znowu Felipe Massa wsadził Kobasiego, no żartujecie sobie ze mnie. Kobasi, otrzymaj to miejsce do cholery, utrzymaj to miejsce, no nie utrzymał, kuźma, nie utrzymał. Ech. Ferrando, przepraszam, że ci to robię, ale tak jakby stoisz mi na drodze. To przepraszam. Nie, coś tak teraz zabawia. Dobra, Kobasi. Dobra, niech Kobasi wygra ten wyścig w sumie. To mi szkodzi. Ja nie zamierzam tutaj z nimi rywalizować. Zamiast się rozprawimy z Fatalem tam z tyłu. Baton, chodź, zamknij się na to. No. To jest zemsta. Za tato wyścig. Oj, nie, nie, Fatal, nie. Tak to nie będzie. No. A teraz możemy jechać. No niestety, właśnie nie pozbawiłem Ferrari szansy na punkty. Ale... Się wkurzyłam za ostatni wyścig i musiałem się teraz zemścić. Przykro mi tylko za Ferrari musiałem to zrobić, no ale... No mówicie trudno, tylko ja się teraz cholera jasna boję, że już nie zdążę mam tego wyścigu nagrać. Motoryż jest z zakupu wraca, no. Ale kurde. Miał ten wyścig. Ech. Wiecie co? Żeby nie wydłużać tego odcinka, to ja chyba zrobię cięcie.
do momentu, albo kurde, co jestem zrobić cięcie, bo coś ciekawego wydał z drugiej strony. Mamy tą słagę nad Ricardo. Jak to teraz wygląda w sumie, Weber? Vettela niestety nie zlikwidowaliśmy już w wyścigu. Fernando Alonso jest za Vettelem. Dobra, ale co jest na stanie nadganiać do Kobayashiego? Nope. Udało mi się, że jestem w stanie, ale nie. Dobra, niech Kobayashi wygra ten wyścig. Ja ostatnio wygrałem dwa razy, więc teraz Kobayashi wygra. No będzie kolejne zwycięstwo dla Zaubera. Teraz Kobayashi wygra. Bo to zwycięstwo oddam, ale mówiłem, że nie będę z nim rywalizować. W razie komu pozycję oddam dla dobra zespołu. No bo ja już mam 4 zwycięstwa, będzie miał cecie. Więc będzie 4 dalej dla mnie. W rywalizacji. Zaprawdę, zrobię im więcej naprawdę seru takich błędów nie popełniał. No, Karahed to jest Kobayashi. A nie zamierzam tutaj jakoś bardzo z nim rywalizować. Po prostu tak się stało, on ma to wyścig wygrać, tyle no. Ja ostatnio wygrałem w Malezji, znaczy w Monaku wygrałem w Hiszpanii. Więc teraz Kobayashi może coś wygrać. Warto ogrodzenie. No niby ten tor nie jest taki długi, nie? Ale i tak, no boję się, że kurde, cholera, to nie zdążę niestety. Ewentualnie warto cię tego taką kiedy indziej. Tylko może i tak warto cię tego wrzucić, nawet gdybym nie zdążyła tego nagrać. Wrzucę wam to, żeby pokazać wam, jak naprawdę czasami potrafię sobie spierdolić wyścig i do jakiego faila jestem w stanie doprowadzić. No, ewentualnie będzie taki failowy wyścig, a prawdziwą, normalną Kanadę to później jest, nagram w kolejnym odcinku. Będą po prostu dwa odcinki z Kanady ewentualnie. Koniec kiedyś zrobił dwa odcinki z Australii w 2016 roku. Ja też co takiego mogę zrobić z Kanady właśnie w tym odcinku. W ogóle to kto jest to odpad, tak sprawdźmy sobie z ciekawości. Fernando Alonso, serio, naprawdę? Naprawdę? On musiał odpaść? Ech. No dobra, trudno. Stanie Kobayashi mu ucieknie w generalce. A już też może nie będę każdego wyścigu robić pod Fernando Alonso, i tak to się miał dobre wyniki, dobre punkty. Ma sporą przewagę w generalce, więc no. W razie tego się nic nie stanie, tylko miejmy nadzieję, że Vettel nie zdobędzie punktów. No chyba już powoli będzie odjeżdżał sobie. Ech mam, a za bardzo przypomina mi się w tym momencie Bahrain. Nie wiem, ile by Kanada by mogła się trwać, no. Teraz mam 6 ogrodzenie. Wydaje mi się, że gdzieś to. Nie no, ponad 40 minut. Nie wiem, co będę miała z tyle czasu. Ewentualnie, jakby mi wesła, gdy będzie
wyścig zakłócony, to wtedy po prostu ja wam to odcinek wrzucę ewentualnie i po prostu później w balecie wam już powiem, jak to wszystko wyglądało, nie? Jak wygląda generalka. Okej, no przynajmniej mamy tą przewagę teraz nad Ricardo. No też do nas nie nadrabia. I dobra, jakoś Ferrari o co nie jedzie, to już nie zamierzam nikomu tutaj psuć wyścigu. Grudzę, by Ferrari tych punktów nie zdobył. Choć wydaje mi się, że niestety może je zdobyć. Bo już w sumie zjeżdża do boksu skubany. Tak akurat nie przemyślałem. Ale z drugiej strony też ma sporą stratę, co to jest tak jakąś tym rozwolnym skrzydłem. Skoda, że nie udało się go wtedy rozwalić. Dobra, no powoli się już zbliżamy do połowy wyścigu. A tak widzę, że no... Na wyścig nam zajmuje 1 minutę, tak 18 sekund, jedno okrążenie. Zatem ja tak potrzebowałem jeszcze 25 minut, żeby ten odcinek być w stanie nagrać. No może... Ricardo się zliza, teraz zauważam, że niestety Ricardo się zliza. No nie dobrze. Myślę, że tak jest, że ktoś jest w stanie pobić rekord. No, ale traca drugi mi w cenie w sektorze. Więc kolejny tor, gdy w pierwszym sektorze jestem najlepszy, a na innych sektorach myślę niekoniecznie. Chociaż tutaj udało się zyskać rekord. No, ale Ricardo tak nadrobił jakimś cudem. 300 teraz. Okej, okay, no teraz Kobayashi będzie zjeżdżał. A my będziemy zjeżdżać na kolejnym okrążeniu. Sam teraz kary nie mam. No jakiś cudy zabrakło teraz do rekordu. Mam problem z tym zadaniem, za którym ewidentnie mam problem. Nie ma sens. Nie jest taką jazdą, jaką obecnie prezentuje. To jest Kobayashi, to nawet nie ma co z nim rywalizować. To zwycięstwo ma. Grudzę, by nam się udało być na drugim miejscu teraz. No drugie miejsce to jest startowe miejsce, więc to też źle nie będzie, tak? Zespół z prawda może być niezadowolony, że nie wygraliśmy, no ale... To dalej będzie dublet. No ale to będzie dublet. Więc myślę, że jednak powinni być zadowoleni. Lecę tym razem ja tym dubletem nie będę wsłodziła, no ale z drugiej strony. Ja już mam 4 zwycięstwa, to teraz Kobayashi może wygrać po raz trzeci. Póki co ten sezon się naprawdę zajebicie dla Zobera układa. Same zwycięstwa. Z naszej strony. Póki co. Obydwoje robimy sobie naprawdę sporą przewagę, zarówno w generalce, jak i w konstruktorce. Okej, dziwnie to zaprajmy są złote, no ale dobra. Ja to naprawdę zostawię bez komentarza. Jak tam wygląda stawka? Glock jest 8, znowu będą punkty dla Glocka być może. A Vettel jest 16, no i miejmy nadzieję, że tych punktów nie zdobędzie. No jest to teoretycznie ma sensę, bo
Jest 10 okrocenia, więc jest coś może zdziałać. Ja sobie myślę, co by jest, a nie zrobić takiego osobnego filmu na temat Life is Strange, bo oficjalnie stwierdzić, jak ta gra pod wieloma względami jest zjebana, ale z drugiej strony, co jest jakikolwiek sens, skoro ciągle o tym mówię. Chyba raz tego sensu za bardzo nie ma, teraz sobie z kim mogłaby coś jeszcze powiedzieć, no. Powiedzieć to zawsze właściwie, no bo... No ta gra jest po prostu kurwa zjebana, no i na coś tego nie da określić, ja już teraz sama dostałem takiego wniosku, że ta gra jest zjebana. Już nawet to nie jest dla mnie średnia gra, to jest po prostu zła gra. Zła gra, która ma tą podać Chloe, ale ta gra rujnuje historię Chloe, ta gra rujnuje wszystko właściwie. Life is Strange Before the Storm powinno być pierwszym Life is Strange, to może zacznijmy od tego. A Life is Strange Max to nie powinno być Life is Strange Max, tylko to powinno być Life is Strange Racer, gdy gramy Racer normalnie, a nie Max. Max to powinna być na miejscu Racer i powinna umrzeć. Powinni robić sequely z Chloe i Racer, a nie z Chloe i Max. Na samą myśl o tym, jak mieliby poprowadzić, podać Chloe w Life is Strange 4, robi mi się niedobrze. Bo jest na pewno, że oni zrobią z niej kupca. Albo zrobią z niej jakąś cnotkę pokroju Max. Całe piękno właśnie w relacji między Chloe i Rachel to jest między innymi to, że dzięki Rachel Chloe się stawała bardziej dziewczęca, bardziej taka optymistyczna, stawała się szczęśliwa. No a Max wszystko, Max przysła i to wszystko zniszczyła, zrujnowała to po prostu. Taka jest prawda. Max to wszystko zrujnowała. Czekaj, chyba jestem już do Zikarda, przyjdzie nam powalczyć. Kurde, naprawdę chciałbym się wyrobić z tym odcinkiem, ale boję się, że niestety nie zdążę, no. Już sprawa 12 okrążenie, więc już naprawdę niewiele zostało, no ale... No ale kurde, już 30 minut trwa ten odcinek. Myślę, że ona za chwilę wróci, nie zdążę ostatecznie. No wszystko przez Webera, to jest wszystko wina Webera. Oj, Weber, ja się na tobie zemstę w Walencji. Tutaj się na tobie nie zemstę, bo nie ma jak, ale przysięgam, że w Walencji się na tobie zemstę, Weber. Weber jest czwarty, za ciul. Oj, w Walencji naprawdę Weber będzie zemsta, masz moje słowo. Znaczy bym nawet miała pozwolić to wykopała się mu wygrać, to się zemsta tobie, Weber. No i co, w dodatku cała ta gra to jest, jak właśnie mówiłam, sezonie nienawiści wobec dziewczyn, które są dziewczęce. Ja wiem, co to głupio brzmi, nie? To dziwnie brzmi, ale taka jest prawda. Sam sposób, w jaki przedstawiają problem znęcania w szkole, to jest sadzenie nienawiści wobec dziewczyn tych dziewczyn. Bo oni o tym widzą, że jakieś religijne cnotki robią ofiarę. Przecież to jest zaosne. To jest nic innego jak sadzenie nienawiści wobec dziewczyn, które są dziewczęce. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, to wszystko mówi osoba, która sama w szkole była gnębiona. O, chyba się kogoś zdublował.
Więc tak, ja kocham Gdobiona w Skole, więc ja wiem, o czym mówię. Ja w przeciwieństwie do Kate nie posłam na tak się zabić. Ja byłam Gdobiona w Skole wtedy, gdy byłam dzieckiem. Więc to się na mnie bardziej mogło odbić niż dla Kajtuni, która ma 18 lat. Lecz mimo to nie posłam na tak się zabić. Jak Kate. A Chloe nie tylko była gnębiona w szkole, Chloe była gnębiona do samego końca, w trakcie swojej historii, przez swojego ojcyna, matka do samego końca jej nienawidziła, więc naprawdę niech nikt, kurwa, nawet nie pierdoli bzdur, że Kate ma gozę od Chloe, bo to jest po prostu jedno wielkie odklejenie, żeby takie bzdury gadać. Max oczywiście takie bzdury będzie gadała i każdy, kto się z nią zgadza, jest tak samo zły i jest tak samo odklejony jak ona. Wiktoria jest tak na siłę przedstawiona negatywnie w tym Love is Strange, żebyśmy tylko jej nienawidzili. To jest tak żałosne. No bo tu wiecie, każda dziewczyna, która lubi drogie ubrania, każda dziewczyna, która lubi się ubierać elegancko, która lubi być dziewczęta, no to oczywiście każda taka dziewczyna jest zła. Wiadomo. Jak najbardziej. I to jest coś, co mnie tak wkurwia. Tylko tym bardziej nabrałam więcej Satoku i... Więcej, to po prostu czuję większą przyjemność oglądania Wings, ponieważ w Wings dziewczyny są... W Wings dziewczyny są naprawdę dobrze traktowane. Wings są różnorodne, każda z nich jest na swój sposób różnorodna. I to jest piękne. Nigdy nie będę kochał Wings tak bardzo jak Aś, no bez psady, ale... Lubię je. No nie, nie, tylko nie to. Co mam, że tak będzie? Teraz będę musiał to z tymi ścinami borykać. Wiem, że wy też jak najbardziej niestety, kurczę. Czy to jest konsekwencja powtarzania wyścigu drugi raz? I robienia odcinka... Ponad 30-minutowego, no. Widać, że ponad 30 minut minie i już takie są problemy. Wydaje mi się, że niestety w GTA 5 teraz takie problemy będą. Dlatego będę się musiał ograniczać się do tych 30 minut. Choć wiadomo, no może mogę zrobić taki jeden testowy odcinek z GTA 5, sprawdzić co będzie, jeśli będę faktycznie nagrywać do tych 400 minut. Ale niestety, obawiam się, że właśnie też wtedy takie ściny mogą mieć miejsce. No to wiadomo, to jest w miarę git, bo mogę robić te odcinki pogodzinne. Bo to niestety taka wyjątkowa sytuacja wysłana, ale już chciałem ten odcinek, ten wyścig dzisiaj do końca, iść normalnie do końca, a nie się denerwować jak kondias. No niestety z GTA 5 może być gorzej, bo w GTA 5 bym nawet chciała trochę dłuższe te odcinki robić, tylko kurde, jak mi jednak nie pozwoli sytuacja na robienie takich długich odcinków, no to będę się musiał z tym ograniczać. Już wiem taki 30-minutowy odcinek przejdzie z GTA 5, to był taki pierwszy odcinek 30-minutowy z GTA 5, wam zrobiłam, nie było problemu. Tylko właśnie będę musiał mieć pod uwagę to, że... Może być tak, że ponad 30 minut dłużej, to będą problemy. Jak takie problemy właśnie będą. No nie, no... No nie, no kuzi, ej, sobie przedać ciny, znowu sobie wyścig zniszczę pod koniec. Znowu teraz wzywam to powtórki. Już mi tylko jedna została. Czy Ricardo to mnie zlizy w tym momencie? Nie da się lepiej, który jest sezy nienawidził, bo dziewczyny, gdzie są, to jest nic poszczególne postacie. Ja będę naprawdę chciał, wolałabym osobiście, żeby jednak faktycznie te sprosiny Davida w Before the Storm były szczere. No ale nie, on później musiał być oczywiście gnojem wobec Chloe dalej, tak samo Joyce. Jedynie pokazali, jak są fałszywi i dwulicowi w tym Love is Strange. Dopiero w Love is Strange 2 się David ogarnął, no skoro tak późno. Nie wiem, mówiłem, że go lubię w Love is Strange 2, no i... Okej, lubię go w Love is Strange 2, ale wkurza mnie to, że... Tak późno się ogarnął. Gdy mógł to zrobić o wiele wcześniej. Nie, no co to jest? Ech, dobra, jeszcze jedno okrążenie musimy wsadzać. Jeszcze jedno okrążenie, one more lap.
Nie no, czekajcie, już tak daleko tam wyścig przejechaliśmy. Już jesteśmy prawie na końcu. Jeśli będzie taka sytuacja znak, to teraz będę musiał obserwować nagranie, to przerwę i wrzucę wam ostatecznie ten odcinek. I po prostu powiem wam, jak wygląda generalka w kolejnym odcinku w Walencji. No mam nadzieję, że jeszcze zdążę. To jest ostatnie okrążenie. Come on, we can do it. Z tymi ścinami. Jest, chciałbym zamętać. Dobra, ale mam tą przewagę nad Ricardo. Karnie dostałem tym razem. Więc będziemy na drugim miejscu. Kobiec z kolei będzie pierwszy. Więc będzie siódmy już zwycięstwo dla Zaubera. No i będzie oficjalne wyniki to będą. To będzie 4-3 dla mnie. Bo będą miał 4 zwycięstwa. Kobiec teraz będzie miał trzecie zwycięstwo. No i zobaczymy, czy Kobayashi będzie w stanie zremisować ten wynik w Walencji. Też może wtedy mu się uda wyścig wygrać jak najbardziej. Też wtedy może mieć szansę Kobayashi. No obydwoje mamy szansę również w Walencji na zwycięstwo. Bo mamy naprawdę bardzo dobry bolid. Kamui Kobayashi wygrywa wyścig, proszę Państwa, to już siódme zwycięstwo z rzędu dla Zaubera. Póki co ten sezon naprawdę dla Zaubera jest wręcz znakomity, znakomicie się ten sezon układa. A my, proszę Państwa, zdobywamy drugie miejsce. Kolejny dublet Zaubera. Proszę bardzo, jest Rosberg, wsadził Webera. Glock na szczęście utrzymał się w punktach. No i na szczęście Fatal jest poza punktami, więc to jest plus. No szkoda jedynie Fernando Alonso, no ale i tak ma tą przewagę w generacji, więc myślę, że się utrzyma na tym trzecim miejscu. Powinien się przynajmniej utrzymać. A no właśnie, jak najbardziej się utrzymał, bo też Rekonenowi nie poszło zbyt dobrze w tym wyścigu. Rosberg trochę zyskał. No i również Weber trochę zyskał, chyba. Nie, no tak, Weber trochę zyskał, bo też zdobył dosyć sporo punktów. Ale właśnie, Kamui Kobayashi teraz zdobył też punkty, no i też sobie powiększył przewagę nad Fernando Alonso. No i jeśli chodzi o Zaubera, to coraz bardziej odskakujemy Ferrari. Tutaj Mercedes będzie rywalizował z Lotusem o trzecie miejsce. No i kto wie, może uda się też w lepszej formie dogonić Ferrari również. No ale my póki co jesteśmy niepokonani, jeśli chodzi o Zaubera. A gdzie wiadomo, wiem, nie byłoby tak, gdybym wyścigu nie powtórzyła, tak? Wiem, zdaję sobie taką sprawę, no ale... No wtedy po prostu bezpodstawnie dostałem karę. Bo ja tam nic Weberowi nie zrobiłam. To była po prostu bezpodstawna kara. I po prostu czułam się z tym źle. Dobra, komu i Kobayashi wygrywa wyścig. My z kolei mamy podium, więc zajebiście. No i co, jeśli chodzi o naszą rywalizację z Kobayashi, dopóki co jest 4-3 dla mnie. On wygrał 3 razy, ja wygrałem 4 razy. Zobaczymy, jak będzie w Walencji. Walencja na sadzie bez deszczu. Jedynie trening będzie dostawowy, no ale treningu to ja nawet nie jeżdżę. Dobra. No to moi drodzy, kończymy w tym momencie odcinek. Na szczęście udało mi się ten odcinek nagrać ostatecznie. Choć musiałem wyjść powtórzyć, to na szczęście udało się cały odcinek nagrać. Dobra, ja w tym momencie kończę. To będzie na tyle. Na razie.